W tym fragmencie z dzieł apostolskich widzimy się tego Pawła, który jest takim, no można powiedzieć, takim trochę rozrabiaką. On tam potrafi sobie poradzić. Znajduje się naprzeciwko saduceuszów i faryzeuszów, i patrząc na te dwie grupy, działając pod wpływem Ducha Świętego, będąc też zdolnym retorem, potrafi tak sformułować zdanie, które sprawia, że nagle oni przestają nastawać na świętego Pawła, a zaczynają między sobą rozmawiać i się kłócić. Święty Paweł wtedy stoi, stoi obok, że ta sprawa już go nie dotyczy. Taki sprawny retor, taki człowiek, który dobrze się orientuje w sytuacji. Ale i właśnie ten taki dobrze, sprawnie działający, Apostoł słyszy, że musi iść do Rzymu i tam świadczyć o Chrystusie, objawia mu to sam pan. Ale święty Paweł trafi do Rzymu jako więzień. Nie pójdzie tam jako zwycięzca, jako sławny retor, trafi tam jako więzień. Ja widzę w tym taką, taką inspirację, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy sobie jakoś radzą, potrafimy wiele rzeczy ogarnąć. I nagle spotyka nas jakaś taka, taka trudność, nie potrafimy sobie poradzić. To nie znaczy, że, to, że Pan Bóg się wycofał, nie znaczy, że już nie mogę świadczyć. To znaczy właśnie, że będąc człowiekiem, który chce być przy Bogu, ja pomimo tego mogę świadczyć. Święty Paweł się nie poddał, nie zrezygnował z głoszenia Ewangelii tylko dlatego, że nie rozpoznano jego, jego inteligencji, jego zdolności retorskich, ale jako więzień poszedł, by tam właśnie, jako więzień o Chrystusie głosić. W tym fragmencie z dzisiaj jest jeden z moich ulubionych fragmentów w ogóle w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że Ty ich tak umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. I to bardzo mocno mi pokazuje, że każdy z nas potrzebuje czuć się kochanym. I to dzisiaj sam Pan Jezus mówi nam o tym, że to Bóg nas tak ukochał, umiłował, tak jak samego Jezusa. I myślę, że to jest jakaś taka skala tej miłości, którą całą wieczność będziemy pewnie odkrywać i będziemy w niej jakoś zanurzeni. Ale to też pokazuje mi, jak bardzo każdy z nas potrzebuje tej świadomości, że jest przez kogoś kochany. I Bóg nieustannie do nas mówi, nieustannie do nas krzyczy przez różne sytuacje w naszym życiu, przez różnych ludzi, jak bardzo nas kocha. Dzisiaj w Słowie to słyszymy, ale też wydaje mi się, że warto. Jeśli jesteśmy w stanie doświadczyć tego drugiego człowieka, że przez drugiego człowieka również Pan Bóg może do nas przyjść, z tą jakże ważną i o ile nie najważniejszą dla nas informacją, że jesteśmy kochani. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy może zrobili sobie taki eksperyment, żeby pozwolić komuś się, przez kogoś się przytulić albo kogoś przytulić. I niech to będzie taki znak tego, żeby mieć tą świadomość, że. Bóg nas kocha, że jesteśmy kochani, i żeby inny też mógł poczuć to, że jest kochany.